Mamy 31 października 2021 roku. Krzysztof Wica, zapraszam na Oaza News. Od 22 do 24 października w Sychowie odbyła się pierwsza w tym roku formacyjnym Oaza Modlitwy, której tematem przewodnim było hasło Zaskocz mnie. W dniach od 22 do 24 października w Sychowie odbyła się pierwsza w tym sezonie Oaza Modlitwy, której tematem przewodnim była wspólnota, a hasło brzmiało Zaskocz mnie. Odkrywaliśmy to poprzez spotkania w grupach, sprzątanie, wypełnianie dyżurów, wspólne posiłki, pogodne wieczory oraz konferencje i centralny element naszego przeżywania wspólnoty, czyli mszę świętą, która sama w sobie jest epifanią eklezjalności, czyli najwyższym objawieniem się wspólnotowości Kościoła. 23 października w parafii świętego Ojca Pio w Gdańsku Ujeścisku odbył się diecezjalny dzień wspólnoty dzieci bożych, o którym więcej opowiedzą Szymon oraz Joanna Buda. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dnia 23 października tego roku po raz pierwszy w tym roku formacyjnym odbył się diecezjalny dzień wspólnoty Oazy Dzieci Bożych. Wzięło w nim udział około 100 uczestników, którzy formują się w ciągu roku w tak zwanych małych grupach przy parafiach. Dzień odbył się w bardzo gościnnej parafii pod wezwaniem świętego Ojca Pio na gdańskim Ujeścisku. Bardzo dziękujemy gospodarzom za wspaniałe przyjęcie, za niezwykłe przygotowanie i zaangażowanie w to wydarzenie. Bardzo dziękujemy również wszystkim, którzy przygotowali to wydarzenie, koordynatorom i młodzieży zaangażowanej w projekt Talent do Służby. Oni w piątek poprzedzający Dzień Wspólnoty wieczorem już przygotowywali się w sposób warsztatowy do tego dnia. Kontynuowali to w sobotę rano, następnie przyjechali na Dzień Wspólnoty, aby nam służyć swoim talentem do prowadzenia animacji i zabawy, swoim talentem do plastyki, warsztaty plastyczne miały miejsce, swoim talentem aktorskim podczas kazania oraz talentami muzycznymi. Niezwykłe wydarzenie, niezwykłe osoby. Serdecznie zapraszamy. 4 razy planujemy takie dni w tym roku. Jeden się już odbył, drugi w grudniu. Pozostałe dostępne są na kalendarium strony internetowej Oazy Dzieci Bożych. Serdecznie zapraszamy. W ostatni weekend października w Żukowie odbyła się kolejna szkoła animatora. Po raz pierwszy od roku w formie stacjonarnej. Tematem pierwszego w nowym roku formacyjnym zjazdu SA było zagadnienie, czym nie jest Oaza. Właśnie odbyła się szkoła animatora, czyli 29 i 30 października odbyła się w szkole podstawowej w Żukowie. Głównym tematem szkoły animatora było, czym nie jest Oaza. I taką właśnie konferencję mówił ksiądz Andrzej Lojtek. Mówiliśmy również o modlitwie wspólnotowej. Była również spotkanie z panią psycholog. Były różne warsztaty. I była dość spora grupa 30 osób. Więc zapraszamy wszystkich na kolejną szkołę animatora. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w zorganizowanych w poprzednim miesiącu wydarzeniach. I serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych oazach modlitwy. A animatorów zachęcamy do uczestnictwa w szkole animatora. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Oaza News, już za miesiąc. Specjalnie dla Państwa, Krzysztof Wica. Ona powiedziała, że już mogę dać? Tak. Ja mam złe imię. Co? Miałem być Sebix. Sebastian. I mam księdza Edka. Zeleć to szało.